O możliwości cyfryzacji szkół rozmawiali dziś w Parku Naukowo-Technologicznym w Sławkach samorządowcy, dyrektorzy szkół i eksperci z dziedziny cyfryzacji. Jak na razie program cyfryzacji wdrożyły w Sławkach jedynie zespół szkół nr 6 oraz szkoła podstawowa nr 6 na czele z dyrektorem Markiem Zborowskim-Bejchmanem, którego jednostka wzięła udział w programie Cyfrowa Szkoła. Placówka za 250 tysięcy złotych została doposażona w odpowiedni sprzęt, a nauczyciele przeszli kursy. Teraz zamiast papierowych dzienników używają komputerów, co znacząco usprawnia pracę. E-dziennik u nas funkcjonuje, nauczyciele biorą laptop albo tablet albo smartfon pod pachę czy do kieszeni, idą na lekcje i w dzienniku wszystko co trzeba sobie, jeżeli chodzi o te sprawy związane z realizacją programu, zestawianiem ocen, z drukowaniem świadectw za pomocą Enter na przykład, no to wszystko jest już zmaterializowane, to wszystko działa, aż furczy w szkole. To ułatwia? No to jest bajka, bo mamy jak ściągnięte i zmodernizowane rozkłady gotowe. Do pełni cyfryzacji brakuje e-podręczników dla uczniów. Na takie rozwiązanie suwalskie szkoły, tak jak wszystkie placówki w Polsce, będą musiały poczekać. Z zapowiedzi wynika, że resort edukacji wprowadzi takie rozwiązanie nie wcześniej niż za rok. No właśnie, to by było, tak miało być. To był taki projekt był i tak miało być. Niestety e-podręczniki jeszcze się nie zmaterializowały. Zaraz pokażę, mam jedyny e-podręcznik, który mamy w szkole. Jest to podręcznik do zajęć komputerowych i dzięki niemu możemy naprawdę korzystać w pełni z zasobów. Tam jest wszystko podane w sposób multimedialny. Jest podręcznik, a w podręczniku zamiast zdjęcia, tak jak w papierowym, jest filmik, który uczniowie oglądają sobie i na podstawie tego filmiku albo dowiadują się czegoś o świecie, albo dowiadują się, jak coś konkretnie fizycznie zrobić. E-podręczniki miały być od razu z cyfrową szkołą, a teraz słyszę, że mają być w 2015 roku, więc cały czas czekamy na to, żeby w pełni korzystać z zasobów. O wyposażenie uczniów w komputery mógłby zadbać samorząd. Sam zakup sprzętu nie stanowi dużego problemu, mówi Czesław Rynkiewicz, prezydent Sławek. Kłopot w tym, że brakuje odpowiedniego komputerowego systemu, który będzie służyć edukacji. Nie ma może większego problemu w zakupie sprzętu, ale tu nie tylko chodzi o komputer. Bo w tym komputerze muszą być zainstalowane takie programy, które mają służyć procesowi edukacji. No i na te programy, na te e-podręczniki, e-booki my oczekujemy. Te programy, które mają służyć właśnie procesowi edukacji na określonych poziomach tego procesu. No i z tym jest różnie, Widzimy, że to musi być projekt realizowany w całym systemie edukacji, w całym kraju, a nie tylko tak pilotażowo, jak jest. Ja mówię, problemem nie jest zakup komputerów, tablic świetlnych, tych interaktywnych i tak dalej. Nie w sprzęcie tutaj problem leży, tylko raczej w tych narzędziach, właśnie w tych programach, które mają być wykorzystane i zainstalowane w tych komputerach, a z tym jest na razie no, tak jak jest. Radio